No, cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek od zera do milionera, w The Sims 4. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że dzielicie się ze mną swoimi doświadczeniami co do małych dzieci w czwórce, którzy są tragiczni, tak? Wiemy o tym wszystko doskonale. Um, natomiast moi drodzy. Co będziemy robić dzisiaj? No dzisiaj wszystko dalej będzie wyglądać tutaj tak, jak wygląda. Miejmy nadzieję, że może Sofia w dzisiejszym odcinku da radę tutaj ogarnąć sobie awans. Nie ukrywam, że byłoby miło. Natomiast, dobra, młody, myślę, że niech się tutaj zajmie wszystkim oglądaniem, działaniem i wszystkie inne rzeczy. Byłoby super fantastycznie, sympatycznie. Wojciechu, ty. A. No tak, musimy zaczekać, aż sobie się namyślam, że przyłączyłem się na Wojciecha. Halo, dziękuję. Wojciech będzie, słuchajcie, tutaj sobie dalej wszystko ulepszać, a myślę też, że moglibyśmy powolutku zacząć bawić się jeszcze tymi duchami, żeby tam powbijać sobie ten najwyższy poziom, bo w sumie sam jestem bardzo ciekaw na jakiej zasadzie i jak to będzie wszystko wyglądało. No i też jestem ciekaw, jak dalej pójdzie nasz challenge. Powiem wam tak, zastanawiałem się nad jednym, żeby jest to challenge, w którym trzeba wbić wszystkie możliwe rzeczy na najwyższy poziom. Wszystkie. Nie wiem ile ich jest, ale co wy na to, żebyśmy w następnym challenge'u, który będziemy, ogarnęli młodego, czyli Briankiem będziemy grać. I zrobimy sobie oczywiście zupełnie całusieńki nowy świat. Wszystko, wszystko, wszystko. Albo może niech będzie mieszkać też w okolicy. W sumie można by tak ogarnąć. Można by to tak ogarnąć. Zobaczymy jeszcze, ale dajcie mi znać, co na ten temat myślicie. I ewentualnie, jeżeli moglibyście mi wypisać, bo wiem, że dużo osób z was gra też w Simsy 4 i domyślam się, że znacie te wszystkie challenge, więc byłbym wdzięczny za informację. Dobra, Wyciechu, nie ulepszaj tego na razie, weź no się tutaj wyczyść. I pobaw się może troszeczkę tutaj z Zeldą, bo. Widzę, że twoja zabawa to po prostu woła o pomstę do nieba. Sofia, ty masz w ogóle ósmy poziom. Gra na instrumencie ukończone, czyli wszystko jest ukończone. Bardzo dobrze. Co ty chcesz się zająć z dzieckiem? Rozmawiaj. No dobrze, no możesz sobie porozmawiać. No niech ci będzie. Wojciech, jak twoja zabawa? Widzę, że zabawa i głód. Ale... Myślę, że to nam wystarczy, żeby powiększyć tutaj ładownie. No i dziękuję też Wam za informację odnośnie tego, że tą kasę, którą ten, bo ja oczywiście z tym lama i zapomniałem, dostajemy właśnie głównie tutaj za to, że mamy skończoną aspirację bajecznie bogatego. Także wielkie, wielkie dzięki. W sumie, w przypadku Sofii, tak na dobrą sprawę też moglibyśmy to zrobić. I to jest bodajże chyba. To gdzieś tu było. Nawiacja rodzina, super dużo szczęśliwa, udany rodowód, wampirzy nie, 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 To było chyba w Fortunie. Bajecznie bogata, albo panna włościach, to było któreś... To chyba było bajecznie bogata. I to nam powinno chyba od razu... A nie! To nam nie od razu wchodzi. Ale w sumie możemy ogarnąć to dalej, bo zarabiamy w sumie i tak chyba w miarę w porządku. Dobra, Wojciech w ogóle musi uważać jeszcze 5 eliksirów. Ja o tym w kółko zapominam i w kółko tego nie robię, ale też jest kwestia tego, że za bardzo nie mamy roślin. A więc cóż, Sofia, ty powinnaś zaraz iść do pracy. Aktualne wydarzenie. Do roboty. Hmm. A ja kochany, Simsy, please. Nie nie, 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 ogarniajcie się, co? Nie, nie zacinajcie się. Będę, będę bardzo dozgonnie wdzięczny. Dobra, Sofia poszła do pracy. E, młody jest oczywiście smutny, bo pęchesz. No to skoro młody jesteś smutny, bo pęchesz, to ty się przecież jesteś gramotny koleś i się nauczyłeś korzystać z nosynka, prawda? Więc odłóż ten talerz. Talerz, Boże. <laughs> Tablet. Halo? Halo, halo? Możesz, zdjąć. Ten już? Już? Prześpieszymy? Hmm. No nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Wiem tylko tyle, że te Simsy dzieci są naprawdę bardzo zbadzone. Niestety, bardzo są zbadzone. I tu mi się chyba nic niestety nie uda. Dobra, mus jabłkowy, postawmy go tutaj i zjedz mus jabłkowy, ale zauważcie, zaraz zauważycie zapewne, że dziecko tego jeść nie będzie i nie wiem dlaczego, ale no domyślam się, że dlatego, że jest zbadzone. Dobra, popracujmy ciężko, do awansu, o chyba raczej awansu nie zdobędziemy, raczej na 100% to w ogóle nawet nie ma racji bytu tutaj. Teraz powiedz mi, Brianku, że zrobisz to, co masz zrobić, zjesz, a potem pójdziesz sam spać. I wszyscy będą szczęśliwi, bo nikt się z tobą nie będzie musiał zająć, dopóki nie urośniesz. Mm. <laughs> Swoją drogą, jak tutaj zostało nam do wbijania tych relacji? Znaczy e, tych. Musimy, słuchajcie, najchętniej chciałbym, e, żebyśmy wbili to wszystko, każde na piąty poziom. Więc niestety, ale jeszcze jest komunikacja, korzystanie z nocnika. No korzystanie z nocnika to może niekoniecznie, ale myślenie, poruszanie się i komunikacja. To bym chciał wbić na ten najwyższy poziom. Teraz pytanie, czy ty to zjesz? Bo ostatnio to jedyne, co było widać, to było to, że dzieci trzymał po prostu tą miskę, ale nie chciał zjeść. Ty Wojciechu, w ogóle jakoś ładnie ci tutaj, kurczę, pobiało się wszystko. Dobra, w ogóle to tak, zobaczmy może jak wyglądają nasze relacje. Czy ktoś tu w ogóle, może ktoś umarł, nie żyje? No, już to wiadomo, ale widzę, że wszyscy żyją jeszcze. Jeszcze. Patrzcie, zeżarł to, nie wierzę. Nie wierzę, czas na sen. Ale czas na sen to pewnie... No właśnie, tak myślałem. To nie, idź sam spać. Możesz iść sam spać. Wojciech się tutaj bardzo ważnymi rzeczami zajmuje i widzę, że będziemy musieli też ogarnąć wszystko. <słuch> Dobra, Wojciechu, to sobie skorzystasz. Zjesz sobie oczywiście jakieś resztki, bo coś tam jeszcze powinno być. Um, może powinniśmy tę aktualizację porobić, bo tak jakby nam... Wydaje mi się chyba, że nam spadła gwiazdka. Tak, spadła nam gwiazdka, bo się tym w ogóle nie ogarniałem, jeżeli chodzi o popularność. Niestety. Ale powiem wam szczerze, że cieszę się, że wbiłem to, bo jakoś nigdy się w to nie bawiłem, a widzę, że nawet fajnie, sympatycznie się to wszystko wbija i to wszystko nawet fajnie wygląda. Więc nie jest źle. Co ty tu w ogóle masz? Aha, z kotełem. O bo trzeba do Veta zabrać kota chyba. Dużo mi się wydawało? Nie, chyba źle mi się wydawało. Ale musimy się z nią zaopiekować, bo widzę, że już chce. Naprawdę. Czy ty przyszedłeś jeść do pokoju młodego? I jeszcze kiepskie tofujesz? Wojciech. No, o, o, jaka miłość. To Zeldę też ogarnijmy, bo widzę, że tutaj wymaga atencji, atencjuszka kurde. Też podrob w ulubionym miejscu. A, I może wiecie co, spróbujmy tą magię, tą magiczną czarodziejską kulę. Wyczuj duchową niestabilność. W ogóle jest wezwij kościldę, to jest śmieszne. Nawiąż tak z, kontakt ze zmarłymi. Spróbujmy. Bocie jak nie wyczuwa niczego co wyprazało poza normę, okej. Okay. Najlepsze jest to, że tutaj w tej kuli widać głowy. Widać zdecydowanie głowy Simów. Ojejo. 910 Sofia zarobiła, no jest oczywiście spięta to wiadomo. Któż tu do nas przyszedł? Lilith? Aha, ojej, ja miał miał? Jakie miał miał? Eee. Czy my jakiegoś kota żeśmy wezwali? Dobra, wezwijmy kościldę. W sumie nigdy się jakoś nie bawiliśmy w kościeldzie, więc Zaraz zobaczymy. Ale nie widzę, żeby tutaj żaden duszek, chuchuszek chodził. sensu. Co? Studium... co? Co to co, co? Dlaczego sens został przerwany? Nie wolno przerywać mi sensu. Ale chyba musimy iść niestety spać. Niewygodne mebel niskiej jakości. <grybujesz> Dobra, Wojciech poszedł spać. E, Sofia, ty masz zabawę jedzenie, więc w sumie mogłabyś zjeść resztki. A później pobawisz się może z Kotelami kurczę. Co prawda one widzę, że tutaj spać chcą, ale baw się wskaźnikiem laserowym. To jest zawsze najlepsza metoda na podniesienie sobie poziomu zabawy. Więc mam nadzieję, że to wszystko ładnie ogarnie co z Brianem? Ojej, głodny jest. On się zaraz obudzi i będzie wołał żreć, ale wiemy jedno, że mogę dać mu jedzenie i on to jedzenie zje. Co jest dla mnie czarną magią, bo wcześniej się nie dało. A dzisiaj jakimś magicznym sposobem to zatrybiło, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, te simsy działają jeszcze bardziej topornie niż działały wcześniej. Czas się znowu badrzy, więc nawet jeżeli wydaje mi się, że gdybyśmy mieli ogarniać serię nową Brianem, um, wydaje mi się, że niestety, ale musielibyśmy zrobić zupełnie nowy świat, wprowadzić na nowo różnych simów. I porobić jakieś tutaj różne dziwne rzeczy, bo. No. Jednak się bawimy. I zobaczcie, zabawa wchodzi w sekundę po prostu. W sekundę wchodzi zabawa. Dobra, ale już. Zelda jest poławiona. Sofia, proszę cię, przerwij tą reak reakcję, bo się zaraz posikasz. Tu się zaraz głodomu budzi. Mam ochotę, wiecie co? Uszczęśliw dziecko. Resetuj obiekt w sensie. No, sofia widzę, że już zdecydowanie. Dobra, nabijemy do końca tą zabawę. Myślę, że wystarczy. A teraz proszę jeszcze do toalety, a potem idziemy spać. Młodemu damy sami jedzenie. Mam nadzieję wielką że zatrybi i nie będzie problemu. Oby. Oby, oby. Dobra, szybkie toaleta. I dobranoc. No wejdziesz do tego łóżka, kobieto. Dziękuję. A nie, jeszcze się musi namyśleć. <noise> o matko, matko, matko. Młody się na pewno za chwilę obudzi, ja tego jestem na 100 500 pewny. No chyba, że jakimś magicznym cudem wytrzyma. W sumie Wojciech jest wyspany. Ale patrzcie, jak tylko obudziłem Wojciecha, to się też młody obudził. Eee, dobra, Wojciech, weź resztki. Eee, otwórzmy może lodówkę, zobaczmy co tu jeszcze jest do jedzenia. Pozostały dwie porcje. To myślę, że to tofu. Aha, to jest w ogóle zepsute. To może sprzedajmy. Dobra, weź sobie porcję. Brajanku Albo nie. Może lepiej nie. I nie. nie Pierdolata. Gdzie Ci co ty robisz? Ty miałeś iść jeść. Space, czytam wszystko na pana temat. Jest pan dla mnie wzorem do naśladowania. Cieszę się. Dobra, zaraz zobaczymy, ile udało nam się zarobić na tantiamach i wszystkim, ale tutaj trzeba byłoby jedno ogarniać to dalej, bo ostatnio nic tak na dobrą sprawę nie robiliśmy. No to dzisiaj nie wpadła kasa? Aż dziwne. Dobra, młody, chodź. Weź porcję. Dobra, Wojciech widzę, że jest ładnie tutaj ogarnięty ze wszystkim, więc niech sobie skorzysta. Trendów nie będziemy na razie badać i ogarnąć. Ja bym chciał jeszcze ulepszyć tą rakietę. Zamontuj system obrony dział jonowych, powiększ zbiornik paliwa. Więcej paliwa daje możliwość dalszej eksploracji kosmosu. Powiększ ładownie. To jest gotowe, to jest gotowe. A, wymaga dziesiąty poziom nauk kosmicznych. Czyli tak szybko się tutaj nie ogarniemy, ale jeżeli byśmy zamontowali te dwie rzeczy, to myślę, że Myślę, że nawet ładnie by nam to wszystko podskoczyło. Dobra, młody sobie zszedł na dół, wziął ostatnią porcję, więc możemy to sprzedać. Kasa się zwróci delikatnie. I mam dziwne wrażenie, że on to zje. Albo i nie zje. Zobaczymy. Dobra, Sofia w sumie może wstać. I niestety, ale nie mamy nic, więc ja myślę, że tutaj Sofia sobie coś ugotuje, może klops po włosku na przyjęcie, niech będzie na dłużej nam, mam nadzieję, wystarczy. Eee, widzę, że tak, znowu nam urosły tutaj rzeczy wszystkie i widzę, że nawet mamy coś do ewolucji, o dziwo. Więc od razu dokonujemy. Tu się chyba nam nic a jednak coś jest. Palma chyba i to wszystko. Tak, to wszystko. Oho, poczta przyszła. Ale nie rachunki. Na szczęście nie rachunki. I zestawienie tantiem 1200. Także tutaj, już jak sami widzicie, nie dostajemy zbyt dużo. Czyli wszystkie cała ta rzecz, te wszystkie książki, wszystko, które pisaliśmy, już nam tantiemy, jakoś jakby nie patrzeć. Niestety poszły. Dobra. E, co my tu w ogóle mamy? Tutaj nic nie zrobimy. W ogóle obdaruj fana. Bardzo dobry śmietnik. Świetnie. No ja nie, ja nie wiem, czy ktoś by się tutaj z tego cieszył. Jak widzicie, dziecko jest dalej zbugowane, bo chyba od dwóch godzin trzyma to jedzenie i jak dalej tak pójdzie, to mi go zabiorą, więc nie będę się tutaj jakoś wybitnie, wybitnie ogarniać, więc po prostu nie będzie tego jadł i ulepszymy mu potrzeby. Sorry, ale nie będę się bawić z dzieciakami w ten sposób. Dobra, pograjmy w tą grę na poruszanie się w tutaj i... To bodajże chyba, które nam tutaj były te potrzebne, była nam potrzebna na pewno komunikacja, myślenie i poruszanie się, czyli teoretycznie to wszystko mamy, więc on się sobą zajmie, a my będziemy przeszczęśliwi. Nauki kosmiczne, słuchajcie, lek ledwo nam idą, bardzo wolno idą, niestety, ale żeby ogarnąć ten hipernapęd, no niestety, jakby nie patrzeć, potrzebujemy dosyć wysoki poziom, bo aż dziesiąty. Sofia. Jak to dzisiaj u Ciebie wygląda? Czy Ty dzisiaj idziesz do pracy? Idziesz do pracy za 3 godziny, więc ćwiczę na instrumencie. Wojciech zainstaluje do, do pewne, zapewne kolejne ulepszenie. Swoją drogą nawet nie sądziłem, że te ulepszenia się aż tak bardzo wolno wbija, w sensie tak długo się je robi. Aż dziwne. A ten jest dalej smutny, bo co? Ble. To jedzenie było niedobre. Ty to masz kurde kubeczki smakowe. Ciekawe po kim. Dobra, niedługo będą, pomóż dwa razy zanim otworzę drzwi, chwila, kto mówi, hahaha, ha, ha. to się nazywa psikus, świetny psikus, fantastyczny, <noise> dobra, e, wydaje mi się, że chyba uda nam się wbić tutaj ćwiczenie. Te Fiażę dasz radę? oj to jakoś wolno wpada. 40, 75%. Czekam, aż mi się. O, jest ukończone Dobra, dobra, dobra. Już, już, już. Do roboty. E, Wojciech, a ty co? Już zrobiłeś to, co miałeś zrobić? No, co ty gadasz? Nie, niemożliwe. Oczywiście, że niemożliwe. Proszę mi to dokończyć. Ty musisz to dokończyć. Musimy się udać w kosmos. Nie mamy innego wyjścia co jest znowu z młodym Dlaczego on jest smutny bo porzucony? przecież są wszyscy w domu tym masz tablet ciesz się eee, dobra poruszanie się chociaż wiecie co to poruszanie się właściwie chyba nie musimy wbijać z bardzo prostej przyczyny to nam nic w sumie nie da hmm, wydaje mi się chyba że bardziej w to myślenie bym poszedł to jest chyba... gra w simowe kształty. Jak tam Wojciech ci idzie? Daj żada. No nie wiem, czy wbijemy nauki kosmiczne. Ale widzę, teraz sobie zdaję z tego sprawę, że jakbyśmy chcieli robić kolejny challenge. No, to tutaj tych zdolności, jak sami widzicie, jest cała masa. Będkarstwo, wytwarzanie, zdolności parapsychiczne, zielarstwo, śpiewanie. No trochę tego jest, ale myślę, że to też byłoby ciekawe, bo moglibyśmy się na przykład w ciągu jednego odcinka każdym rzeczom zająć. Ale mówię, nie wiem jeszcze jak to zrobię, chyba że macie dla mnie, mówię, jeszcze jakieś inne challenge. Tam pamiętam, że chyba mi pisaliście w poprzednim odcinku dosyć sporo różnych ciekawych, więc myślę, że można by to ogarnąć. Dobra, drugi poziom myślenia, rozpoczął się festiwal smaków, który mnie obecnie nie interesuje. Trochę długo się tą rakietę tworzy, nie powiem. Nawet wręcz bym powiedział, że bardzo długo. Ale wbijemy kolejny poziom. Nie chciałbym teraz dokonać internacji na tym. Naprawdę nie chciałbym. No, wpadnie poziom? Wpadnie. Wojciech może teraz szybciej budować. I... o, szybciej budować i ulepszać. Świetnie. No nie powiedziałbym, żeby jakoś tak wybić nie szybko. toż Chociaż. Chociaż powiem wam, że chyba idzie troszkę szybciej, Nie dużo, bo nie dużo, ale idzie. Dobra, młody się tu widzę dalej do kształca w tablecie i myślenie widzę... Nie rośnie mega wolno, ale nie rośnie też mega szybko. Wspaniałym simem. Czy byś zainteresowany wsparciem organizacji charytatywnej? Nie. Teraz to ja oszczędzam, jestem już tak blisko. Nie będę się z żadnymi tutaj ogarniać, dobra, ulepszenie gotowe, więc pobawmy się z kotem Chociaż trochę, czy Sofia dostała awans? <laughs> o, ale blisko Dlaczego to musi zawsze być tak blisko? Ale to po prostu tak blisko Dobra, jak wygląda sytuacja z młodym? Z młody, młody znowu jest głodny Ale widzę, że, <laughs> nie wiem czy zwróciliście uwagę, w ogóle upęchać nie spadł Aż dziwne to Wojciech to jest totalna kupa widzę. I to taka porządna. Dobra, może sobie zjedz. Weź sobie również resztki. Czy ta pani paparazzi to sobie może pójść? W ogóle to jest pani paparazzi na emeryturze. Seniorka. Czy to jest senior? To jest senior. To jest facet chyba? Chyba tak. Ale chyba coś mu nie wyszło, bo Wojciech się oczywiście teleportował bo ma możliwość. Dobra, przywołajmy tę Kościildę, no chciałbym jeszcze zobaczyć tę parę psychiczną. I Może spróbujmy, ej jakbyśmy tak zrobili... Nie, no może to, to niekoniecznie. Seans grupowy, nawiążkę tak ze Zmarłym Synkiem i Sofia. Upiorne tytuły z Synkiem i Sofia, Przywołaj zmarłych. Efekty mogą być różne. Może przekażę ci trochę wiedzy, położyć swoje widzenie. No. no nie wiem, czy chcę, ale tą kościelną jak najbardziej. Chciałbym zobaczyć, czy to w ogóle zatrybi. E, Sofia, co tam u ciebie? Czy ty już skończyłaś? 75% młody, oczywiście, jedzenie to nic nowego. A ja zrobię tak, patrz. I teraz weźmiesz sobie porcję, puścisz już ten tablet. W ogóle dziwne jest to, że. Dziecko też ma migoczący kamień, ten który pozwala nam na teleportację. Dobra Wojciechu, dawaj tą kościldę. Zdobyto styl życia, Sofia odblokowała styl życia pracoholiczka, Boże. Ja tych stylów życia dalej nie rozumiem. Naprawdę, natomiast jest ona guru... Aha, guru technologii jest w toku. Towarzyski Sim i... Aha, że towarzyski sim, czyli to mamy w tech. aha, czyli góry technologii mamy w toku, dobra. A czemu ta część rzeczy jest zablokowana? Różne korzyści zebrane z zdrowej żywności, z mojej strony, hmm. Sklepy z nagrodami, aha, czyli za to, to się też teoretycznie dostaje, no okej. Okay. Czy ty już ogarnęłaś? Ty już masz ukończone, już, 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 już. moja droga, bo się, jesteś i tak już za dużo opracował oh, Dobra, nie wiem gdzie jest młody. Mam nadzieję, że zje to, co ma do zjedzenia. Um, Sofia, weź prysznic, młody. Patrzcie, i to zjadł. A tamtego nie chciał w ogóle tknąć. Wojciech jest teraz medium z najwyższej półki. Wojciech będzie w stanie przeprowadzić intensywną analizę, zarządzenie nieruchomości, rozwiększać swoje szanse na badanej z widmami, tworzyć kręgi do seansów spirytystycznych w dowolnym miejscu. Czyli piąty poziom to jest maksymalny poziom, który oczywiście jesteśmy w stanie bić, więc tutaj się w sumie nam dużo nie, nie wydarzy. Znowu Sen został przerwany. Dlaczego? Dobra, poprośmy mu się tym razem o, o sen. I widzę, że Wojciech jest mega padnięty już. Ale my na razie, powiem wam szczerze, że jakby nie patrzeć to my bardzo stoimy w miejscu, bo kurczę Umówmy się, że zajmuję się troszeczkę innymi rzeczami niż na, na czym powinienem się skupić. Niestety. Chcę przede wszystkim w, tą, w tej rakiecie ogarnąć. A powinniśmy też coś malować, powinniśmy też nagrywać dalej, żeby zarabiać te pieniądze. No a tutaj niestety nie do końca tak to wszystko działa, jakbym tego chciał. Dobrze, weź, 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 dziecko, weź. Tak, on, on pójdzie spać. Tylko połóż go, proszę. Znowu. No, jak uciekła? Przecież tu jest. Oh, Boże święty. Nie mam pytania co do tych kotów. Naprawdę nie mam pytania. Nie wiem dlaczego tylko ona. Nie wiem tylko dlaczego ona ucieka. Naprawdę nie wiem. Tylko tylko i wyłącznie ona. A pomimo tego, że oba koty są wysterylizowane, dalej ucieka. A Boże, Boże, Boże. Od się od rodzinie przeprowadzę. To jest dobre, w sumie. Eee, czekajcie, więcej opcji. I znowu, znowu nie znajdę eee, możliwości tego dzieciaka. W sensie, a jest. Opublikuję ogłoszenie o zaginionym zwierzaku. No a potem idziemy spać i będziemy kończyć. Także słuchajcie, jesteśmy już na. Prawie finiszu. Zostało nam do zebrania 170 tysięcy. Myślę, że jeżeli skupię się głównie teraz na malowaniu obrazów, e, nagrywaniu tych filmików i ogólnie na tym wszystkim, myślę, że będziemy w stanie to na spokojnie wbić. Chociaż jeszcze zanim pójdziemy spać, tak się wyśpimy, wyśpimy, to oczywiście dobrze by było sprzedać wszystko. Dlatego, że zupełnie o tym zapomniałem. A jakby nie patrzeć, kwiatki są najdroższe, więc kilka tysięcy nam wpadnie. A że Wojciech się może teleportować to powinno nam to pójść szybciutko. Mam nadzieję, że chłopie zdążysz przed przed szóstą. W sumie odnoszę takie wrażenie, że chyba mm, najwięcej Simowie są w stanie naprawdę zarabiać jednak na tych wszystkich e, na roślinach i tym wszystkim. Jeżeli ktoś jeszcze no może nie gra tak jak ja, że e, wiecie ogarnia każda pojedyncza musi być roślinka i wszystko, tylko po prostu no, nie wiem, próbuję, próbuję i próbuję. No to domyślam się, że. Może wiecie, to zbadajmy ten kosmos jeszcze na koniec. Um, no to myślę, że jakoś to jeszcze pójdzie, ale tak, jakby, jakby nie patrzeć. Hmm. Wystarczy taką dobrą sprawę dać naj, najdroższe kwiatki. Więc planetę, Yang, Wojciech dostrzega zmęczoną kosmitkę, która stoi od różnego torbku na świecie i starych materiał. Co kojarzysz, że do nowego mieszkania na planecie. Obiecał mu pomoc właśnie Odela. Wojciech ma trochę wolnego czasu. Czy powinien się o tym zająć? No dobra. Niech ci będzie. Widzę, że mi zabawa podskoczyła. Nie wiem, co on tam z nią robił. Caśnie nie wie, że wojciech był powiększony młodownie. Na przywiezienie czekam mnóstwo rzeczy. Stare koszulę z koncernów, mam skrzynek pomraków, fluorescencyjne plakaty boże. Kosmita eee, jest bardzo wdzięczna. wojciech dostaw podziękowaniu najmniej wybrudzony matera. Wrzuca go do pieca. Come on. No dobra, ale co nas jeszcze czeka w tym kosmosie, bo. <laughs> nas się okaże, że się rozbijemy i będzie tyle. Chociaż tego bym nie chciał, bo Wojciech tak naprawdę rozprawa ma największe. Największe szanse do, do ogarnięcia wszystkiego, a bez niego nie byłoby challenge'u. Bo to Wojciech ma się zbogacić do do milionera, nie rodzina. Znaczy w sumie. Chociaż w sumie rodzina, no bo tu inaczej się nie da. Ej, ale. Wyrosło to szybciej? Jakim cudem. Okej. Okay. Dobra, przyspieszmy trochę ten czas. Oho, jest już tadeś swoje energia nam spada bardzo szybko. I? I? Chyba nie znam, że nie udało zdobyć w tym kosmosie. Halo? Czy ja będę widzieć, że rakieta zlatuje na, na dół? Please. No, jednak przyleciałem, czyli w sumie chyba nic ciekawego. Nie mam absolutnie nic, więc to mi zupełnie nic nie dało. Dobra, ale moi drodzy, my idziemy spać, a ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. W kolejnym, jak już mówiłem, wcześniej postaram się troszeczkę bardziej ogarnąć jednak zarabianie hajsu. No bo umówmy się, że to jest też ta ważna, istotna rzecz, która w ogóle lato się zaczęło, ja nawet nie wiem, kiedy wiosna minęła, strasznie szybko. Strasznie szybko to mija. No i dalej nie dostaliśmy. Żadnych rachunków, więc nie będziemy musieli na razie póki co nic płacić. Także cóż, ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku w piątek. A co do challenge, śmiało piszcie, opisujcie i może coś wybiorę. Ale jak już mówiłem wcześniej, na pewno będziemy grali chyba Briankiem, żeby jakby kontynuować ewentualnie tą kwestię fabularną. Ale domyślam się, że zrobię trochę inaczej następny challenge, żeby nie był on tak długi, chyba że tak długi challenge chcecie, to też swoją drogą. Także cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć, papa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa.